Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, już nie lada dzień, godziny odliczamy do dzwonka, który tutaj w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze usłyszymy. No niestety wakacje się kończą. Rok szkolny zaczynamy 4 września o godzinie 9. Wszystkich uczniów zapraszam w tym dniu do szkoły na otwarcie roku szkolnego. Panie dyrektorze, będą jakieś nowe kierunki wprowadzone, nauczania? Nie. Klasy, które otworzyliśmy, które mamy w ofercie, są podobne do tych, które były w zeszłym roku. Ja przypomnę, otwieramy w liceum 4 oddziały. Oddział politechniczny z rozszerzoną matematyką i fizyką z elementami programowania. Oddział biologiczno-chemiczny z biologią i chemią, ale również matematyką rozszerzoną. Oddział humanistyczny z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. I oddział lingwistyczno-turystyczny z rozszerzonym oczywiście językiem obcym, w tym wypadku angielskim, z rozszerzonym językiem polskim oraz geografią. Zapytam się teraz o remonty jakieś przeprowadzone zostały w szkole? W szkole przeprowadzaliśmy bieżące naprawy, jedna klasa została wyremontowana, bo już takiego remontu wymagała, a obecnie trwają prace porządkowe, no tak żeby ten rok szkolny rozpocząć w bezpiecznych, estetycznych warunkach. Zapytam się też o takie tematy jak wieczór filologa, albo te talenty, które ostatnio tutaj spędziłem troszkę czasu i słyszałem, co młodzież umie, malować, śpiewać. W naszej szkole już tradycją jest to, że mamy bardzo bogatą ofertę kulturalną, bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wielką wagę przywiązujemy do edukacji artystycznej, dlatego też takie sztandarowe nasze imprezy, jak chociażby wieczory filologa, na pewno będą się odbywać. Z kim, to oczywiście jest niespodzianką, będziemy w odpowiednim czasie to ogłaszać, ale nadal będzie działało koło plastyczne, nadal będzie działało koło teatralne, nadal będą działały koła naukowe, nadal będą działały koła sportowe, a więc przed naszymi uczniami wiele wyzwań, tych obowiązkowych, ale również tych, które sprawiają pewnie największą przyjemność, to znaczy działań twórczych właśnie na niwie sztuki. Także tego nie zabraknie. Ponadto w ofercie mamy bardzo ciekawe projekty, które realizujemy od lat, szczególnie projekty międzynarodowe. Tradycyjnie oczywiście projekt polsko-czesko-niemiecki Lanterna Futuri, tradycyjnie wymianę polsko-niemieckiej młodzieży, z tym, że w tym roku będzie nowość. Współpraca ze szkołą w Schramberg się zakończyła, ale przechodzimy do współpracy ze szkołą w Rodwaj. To jest miejscowość w okolicach Schrambergu. Tam również spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem i w tym roku, mam nadzieję, zrealizowana zostanie pierwsza edycja tej wymiany. Natomiast wiadomość z ostatniej chwili dosłownie. Wracamy do projektu Sokrates Comenius, który wielokrotnie był u nas realizowany i dzięki temu projektowi współpracujemy na przykład na stałe ze szkołami w Niemczech czy w Luksemburgu. Natomiast w tym roku nowość, bo udało nam się uzyskać dotację w ramach projektu Sokrates Comenius na współpracę naukową ze szkołami w Norwegii, dokładnie w Bergen, szkoła z Bergen oraz szkoła z Włoch. Kilku uczniów też występuje w Teatrze My. Oczywiście, tak jak już mówiłem, oferta teatralna u nas jest bardzo bogata. W samej szkole funkcjonuje zespół teatralny prowadzony przez moje koleżanki, grupa pod jednym dachem, ale no, tradycją naszej szkoły jest ścisła współpraca w Centrum Kultury i wspólne prowadzenie zespołu teatralnego My, którego sam jestem instruktorem od wielu lat, od 25, bo w zeszłym roku obchodziliśmy 25-lecie. Więc jak powiedziałem, ta oferta kulturalna będzie bardzo szeroka, a w tym roku tym szersza, że realizujemy kolejny projekt z Fundacją Sokołowska. Będzie to tym razem projekt filmowy polegający na warsztatach filmowych, które będą realizowane i w Sokołowsku, i u nas w szkole. Duże zainteresowanie jest młodzieży pierwszą klasą liceum?
Oczywiście, to znaczy myśmy zrealizowali dokładnie nasze założenia, które mieliśmy w planie rekrutacji. Planowaliśmy otworzenie 4 klas, otwieramy 4 klasy. Jakie są życzenia dyrektora szkoły, aby coś się spełniło? Przede wszystkim, żeby coś w życiu osiągnąć, trzeba marzyć, a więc życzę spełnienia marzeń. A skoro mówimy o szkole, no to oczywiście życzę, by się te marzenia edukacyjne spełniały w pierwszym rzędzie, ale jak już powiedziałem, ta nasza oferta pełna zajęć kulturalnych, sportowych i innych sprawia, że można realizować się twórczo na wielu polach, na wielu płaszczyznach i tej realizacji siebie, otwierania siebie na nowe wyzwania, na nowe projekty życzę uczniom i to jest nasz główny cel. Wychować człowieka, który będzie twórczy, otwarty na wszelkie wyzwania. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.